Dokładnie 100 lat temu wybuchło pierwsze powstanie śląskie. To jeden z trzech powstańczych zrywów, które doprowadziły do włączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Właśnie dlatego defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się w Katowicach. O znaczeniu bohaterstwa powstańców mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli ojczyźnie, tak powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda i zaapelował, by nie posługiwać się w kampanii wyborczej argumentami, które nie mają pokrycia w faktach. Ponad 3 miliony widzów przed telewizorami i 200 tysięcy na miejscu. Tyle osób obejrzało wczoraj defiladę wojskową Wierni Polsce, która odbyła się w Katowicach. Po raz pierwszy w tym mieście, nie w Warszawie, a to z okazji rocznicy, setnej rocznicy pierwszego powstania śląskiego. A teraz już zmieniamy temat. W serwisie Problemy Partii Roberta Biedronia z wiosną żegnają się kolejni działacze. Odchodzą między innymi lokalni koordynatorzy, którzy budowali partię od podstaw, tyjnymi dołami. A z kolei wczoraj przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna pojawił się w Grodzisku Mazowieckim, o czym Marszałek Senatu Stanisław Karczewski złoży dziś wizytę w Kostiuchnówce na Ukrainie. Weźmie udział w uroczystościach upamiętniających bitwę z 1916 roku. Brały w niej udział Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. O szczęściu może mówić norweski minister środowiska, który uniknął katastrofy lotniczej. Ola Elvestuen odbył testowy lot elektrycznym samolotem. Dwie godziny później podczas innego lotu ta sama maszyna rozbiła się. I to ostatnia informacja w tym serwisie. Za moment program minęła 9. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.